Cześć, witam was serdecznie. No i słuchajcie, wróciłem z Lublina. Kolejna wycieczka do Lublina i pojawiły się kolejne ryby. Worek leży na tafli i się ryby aklimatyzują, łapią temperaturę. Zaraz wam pokażę, co to są za ryby. No i muszę też wam podziękować za wpisy pod ostatnim filmem, za komentarze, w których radziliście mi, co zrobić, aby skalary nie zżerały mi zielska. No i rady są bardzo pomocne. Otworzyły mi trochę oczy i myślenie na ten temat. Oczywiście miałem tam swoje sugestie. Nie jest też tak, że ja tym rybom nie daję nic zielonego, bo dostają. No ale przemyślałem sprawę i faktycznie, kurczę, trzeba się tutaj bardziej będzie przyłożyć. Aczkolwiek myślę, że to mogą być też tego typu epizody, że one zaczęły się tutaj dobierać już co niektóre w pary i zaczynają mi tutaj podskubywać rośliny celem jakby czyszczenia, bo ja widzę, że one się tam kurczę, te ich tańce godowe. No i potem właśnie takie próby oczyszczenia rośliny, a się okazuje, że niektóre są nawet do zjedzenia. No i stąd właśnie takie ich zachowanie, aczkolwiek mogło ono także wynikać właśnie z tego braku w pożywieniu pokarmów roślinnych. Co się tyczy sytuacji z mikrozorium, no to dlaczego zjadają mikrozorium? Bo ono jest teoretycznie twarde. Ja też tak sobie myślałem, że kurczę, no dziwna sprawa. No ale te młode przyrosty, one są mięciutkie. Takie te właśnie przeźroczyste końcóweczki liści. Łatwo można je poszarpać i zjeść. No dobrze, tyle tematem zjadania przez skalary roślin, a teraz pokażę, co zakupiłem. Nie będę tego wpuszczał w tym filmie, ja to sobie później na spokojnie wpuszczę, te ryby. No i będziecie mogli z czasem je zobaczyć w moim akwarium, jak one się tam zaaklimatyzują. W międzyczasie zrobię też selekcję z tego, co mam. Oczywiście nie dzisiaj, ale na dniach. Po części po prostu już widzę, że no nie urośnie ona za duża. Niektóre po prostu są takiej wielkości, jak je kupiłem ze 4 miesiące temu. No i czas się ich pozbyć. Nie będę ich tutaj uśmiercał, ale pójdą do innego baniaka dla znajomych. No i tyle. Dobrze, to pokazuję, co mi się udało kupić. No, fajny kontakt przy okazji namierzyłem. Fajna ma rybska gościu z Lublina. Jakby ktoś chciał, niedługo pojawią się u niego dzikie altumy. A tymczasem, ciężko mi jest to unieść, bo dużo wody śliskie. A tymczasem i 8 sztuk pojawiło się Rio Nanay. Skalarki piękne. 7 cm mniej więcej mają. F1. No i zobaczymy, jak one tutaj będą rosły. Trzeba im od razu zakupić żarła. Już właśnie następny film to będzie pewnie też między innymi z tym, co mi za żarcie przyjdzie, bo już mi się pokończyły te moje mrożonki. No i trzeba będzie się zaopatrzyć w nowe. Tym bardziej, że mam kolejne rybska do wykarmienia. No dobrze, dziękuję wam bardzo. Oglądajcie następne filmy, w których już te ryby będziecie mogli zobaczyć w pełnej okazałości w akwarium. Trzymajcie się, cześć, dziękuję.